Choć koncentrują się przede wszystkim na działalności duszpasterskiej, to najczęściej łączą ją z edukacją oraz działalnością charytatywną i medyczną. Dziś 20 misjonarzy przybyło do Strzelec Opolskich na misyjny festyn Świętego Krzysztofa. Według danych Komisji Episkopatu Polski, wśród polskich misjonarzy jest 287 księży diecezjalnych, 787 zakonników, 629 sióstr zakonnych i 40 misjonarzy świeckich. Najwięcej kapłanów, 52, na misję wysyła diecezja tarnowska. Następna jest diecezja opolska z 13 kapłanami. Pan Jezus nam powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest zadanie Kościoła aktualne od 2000 lat. Choć swoje misje pełnią na wszystkich kontynentach, to najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w szczególności w takich krajach jak Brazylia, Boliwia, Argentyna, Peru i Paragwaj. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę barki rzecznej, ona się nazywa Corazón de Polonia, czyli serce z Polski. Pływa po Amazonii peruwiańskiej i jest to taka służba, pomoc chorym, dopływa do prawie 100 wiosek. Ważnym elementem pracy misjonarzy jest również poznawanie kultur i wierzeń ludów, wśród których się przebywa. Ponieważ, jak mówi ksiądz Krzysztof Sokół, który od 2012 roku pracuje w Papui Nowej Gwinei, ważne, aby nie krzewić wiary na siłę. Doceniają to, co mają, bo czasami to, co oni przyjmują z zachodu, zachodnie ubrania, zachodnie telefony, zachodnie styl. Czasami porzucają ten stary swój styl, stare pieśni, stare tańce, stare stroje, ze względu na to, że wydaje mi się, że nowsze to jest lepsze. Choć praca misyjna nie jest dla każdego, to jest wiele innych sposobów na niesienie pomocy potrzebującym. Dziś w ramach misyjnego festynu Świętego Krzysztofa odbyła się zbiórka krwi, w której wzięła udział między innymi pani Kasia. Mój ojciec był honorowym krwiodawcą, to po pierwsze, a po drugie chyba sam fakt, że to nic nie tracę na tym, mogę tylko zyskać, pomagając innym ludziom. Dla których tak drobny gest może być równoznaczny z ratunkiem ich życia. Jakub Supecki, Kurier Opolski.